Mam takie pytanie przygotowane, właściwie zastanawiam się, czy je zadać, bo, bo tak trudne czasy to chyba nie jest dobry czas na, na badanie, na nowe produkty. Sam Pan wspominał na samym początku naszej rozmowy, że wprowadzenie nowych produktów wiąże się z ryzykiem, że można wyprzedzić rynek i na tym stracić. Teraz chyba wszyscy chcą po prostu przetrwać. Teraz się liczy cena. Może. Może, może jednak nie ryzykować rzeczywiście, skoro konsumenci się tak naprawdę koncentrują na, 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 na cenie. No ale jakaś przyszłość będzie, prędzej czy później, więc też trzeba o niej myśleć. Jak to wyważyć? Jakby z natury, z natury Państwa programu Was interesują głównie tematy związane już z tym produktem finalnym. Ja z racji tego, że przez. Początkową e, e, część mojej kariery w Indykpolu odpowiadałem za e, handel, marketing i, i tam miałem jakieś sukcesy. E, to przez bardzo długi czas postrzegałem tą naszą firmę też z punktu widzenia produktów. W pewnym momencie e, zorientowałem się. Pewnie mógłbym e, sporo wcześniej się zorientować, ale. Że tak naprawdę y, największe, y, największą marżę, największe pieniądze tworzy się y, po tej, y, w, w tej części produkcji podstawowej. Że tam można zyskiwać i tracić bardzo dużo, i finezyjne produkty na końcu y, nie zrekompensują strat poniesionych na początku. W związku z tym, y, jeżeli mówimy o innowacyjności firmy, to, to innowacyjność w produkcie jest ważna, natomiast innowacyjność w tym, w, w tym segmencie produkcyjnym jest równie ważna jak nieważniejsza. My dzisiaj realizujemy kilka projektów właśnie poprawiających, poprawiających naszą konkurencyjność i wychodzących naprzeciw nowym wyzwaniom w zakresie właśnie tej produkcji podstawowej. Tam, tam na, na okrągło są prowadzone badania, jak zrobić coś lepiej, zdrowiej, ale też i efektywniej kosztowo. Nie ukrywam, że mamy teraz, jesteśmy w trakcie realizacji dwóch tak zwanych programów ncbr właśnie ukierunkowanych nie na koniec, ale na początek i wierzę w to, że te programy się zakończą naszym sukcesem, który będzie trochę wychodził też naprzeciw tym problemom z dostępem do surowców paszowych i tak dalej. Branża mięsno-wędliniarska potrafi być frustrująca, dlatego że zakładów w Polsce jest od groma. Z jednej strony jestem dumny z naszego produktu parówek jedynek, które jak wprowadzaliśmy dawno temu na rynek, to oczywiście pojawili się jacyś, yy, yy, jakieś firmy, które to próbowały skopiować, ale tam był tak duży ten pomysł marketingowy, że nawet jak oni z tym wchodzili, to sukcesu nie odnieśli. I to jest yy, yy, fajny przykład, natomiast pytanie, czy to nie jest taki wyjątek potwierdzający regułę. Bo generalnie to niestety w naszej branży jest tak, że jak wychodzi firma z jakimś produktem, który zdobywa sukces, to niestety od razu się pojawia 10 kopistów. I co gorsze, no, oni, ponieważ próbują zdobyć fragment tego rynku, no to na ogół go zdobywają przez to, że robią produkt gorszy, który. Który jest gorszy, ale tańszy. Takim naszym przykładem to jest taka, produkt taki nazwijmy to szynka. Bianka się to nazywa, bo już specjalnie daliśmy nazwę, taką, którą można było jakoś zastrzec, i tak dalej. No i, i dzisiaj na rynku kopii tej Bianki, jest chyba ośmiu producentów to to robi. My tam trochę ich próbujemy przynajmniej z nazwą ścigać, no bo z opakowaniem już nie możemy. Jest to frustrujące, że część działów technologii nie pracuje na tym, co sami mogą wprowadzić na rynek, tylko pracuje nad tym, jak, jak produkt, który się dobrze sprzedaje, podrobić. Oferując jak najniższy koszt. Panie prezesie, ja nie wiem, czy Pana pocieszę, Mówi Pan, że to jest branża frustrująca. Tak jest w wielu innych branżach też, więc niestety trzeba z tym żyć. Trzeba z tym żyć. Tam można sobie popłakać, tak jak ja tam czasem wieczorem, tam do poduszki. Natomiast trzeba szukać nowych pomysłów. Jak już wspomniałem wcześniej, najgorsze, żeby nie przestrzelić. Wyobraźcie sobie, panowie, że ja z firmą. A mogę to zdradzić, bo to nie jest nic wstydliwego z firmą Wiberg, Wipol. 15 lat temu opracowaliśmy recepturę na parówki całkowicie BZ. E. Poszliśmy zrobiliśmy siłą rzeczy ten produkt bez zero konserwantów. Oczywiście był droższy, ale nie jakiś kosmos. Było 30% droższe od, od standardowego, dobrego produktu na rynku. Poszliśmy z tym do największych graczy na rynku, ale po co? Droższe? No nie no, jakby było tańsze, to może, ale no, no niby idea słuszna, ale to się nie będzie sprzedawało. E, upłynęło dosłownie chyba z 5-7 lat, e, gdzie Nastąpił powrót z tymi produktami i dzisiaj już produkty bez konserwantów, chociaż my, my robimy takie dla dużych naszych i pod naszą marką i, i dla dużych klientów i dzisiaj jest to już oczywiste, że takie produkty na półce muszą istnieć, ale wtedy, kiedy pierwszy raz z tym poszliśmy, to było mm, takie no w ogóle zdziwienie, ale jaka tu jest wartość, no, ale to w smaku jest wcale nie lepsze. Znów timing. Jak się okazuje, raz kolejny Pan uważa, że, że na tym rynku odbiorcy są bardziej konserwatywni niż producenci. Dokładnie. I teraz oczywiście my mamy jakieś pomysły na, na przyszłość. Kilka produktów na mnie nie wypaliło. Od, od kilku lat nie wprowadziliśmy takiej prawdziwej nowości, bo to są My jesteśmy potentatem na przykład w pasztetach. Robimy naprawdę dobre pasztety, robimy je w różnych smakach. Sami chociażby z jeden z takich pasztetów, czyli nie wiem czy panowie wiecie, że mamy taki pasztet na święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, taki, który ostatnią fazę się piecze w domu, tak, żeby na ten stół go podać ciepłego. To daleko nie trzeba szukać. Mama zawsze taki pasztet piekła na Wielkanoc. I yy, yy, oczywiście z trochę innych składników, no bo to receptura przemysłowa jest trochę inna, ale i okazuje się, że właśnie taki pasztet podawany wtedy na ciepło, yy, yy, jako dodatek do chleba, ale taki nie zimny, tylko nie z lodówki wyjęty, tylko taki gdzieś tam jeszcze, jeszcze prawie dymiący dzisiaj się bardzo fajnie sprzedaje. Natomiast to są, to są takie nowości, które poszerzają paletę produktów, natomiast ciężko jest w naszej branży znajdywać takie mega nowości. No może tu zdradzę, że my teraz taką nowość będziemy za miesiąc wprowadzali na rynek ale już widzę kłopoty, jak przekonać konsumentów, żeby spróbowali ją, ponieważ wchodzimy jakby w, z produktem, który dotąd nie istnieje. W czasie jeszcze. Czas zawsze jest trudny. Okay. Natomiast jak sprowokować klienta, żeby on dał szansę temu produktowi, żeby spróbował? Ma pan rację, trudny czas jest z jednego powodu. Co zrobić, żeby konsument spróbował? Zrobić degustację. Jak zrobić degustację w covid -zie? To pod tym względem jest faktycznie trudny czas. Natomiast no, nad tym się teraz głowimy, bo produkt mamy i jak zachęcić konsumenta, żeby raz spróbował, bo wtedy jesteśmy przekonani, że to będzie strzał w dziesiątkę. Ależ pan zrobił suspens, naprawdę. I y, w każdym razie, y, więc myślę, że to może troszeczkę troszeczkę, y, nie chcę użyć słowa namieszać na rynku, ale będzie to taki coś nowego. Teraz to powinniśmy po, 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 za, zacząć Płody. dopytać, ale co to będzie? A pan nam powie, ale muszą panowie jeszcze poczekać. No, dokładnie, <grym> więc, żeby nie tracić na to <grym> czasu. W każdym razie. Ale zasiał pan y, ziarno zaciekawienie. nie wiem. Y, natomiast ja wierzę, że to, to jest taki klasyczny produkt y, do pieczywa. Natomiast ja wierzę, że nasza branża. Mm może bardzo się mocno rozwijać w, w, tym, w tym segmencie, różnie to się nazywa convenience i tak dalej, czyli tych posiłków, takich ready-to-cook, łatwych do podgrzania, łatwych do finalizacji w piekarniku na przykład, takich, które zaoszczędzą gospodyni lub gospodarzowi. Zupełnie inny gospodarz i gospodyni, zupełnie inny wydźwięk, prawda? No, temu, kto rządzi kuchnią, zaoszczędzą czas, będą naprawdę smaczne. I tu dzisiaj Polacy są do tego bardzo nieufnie nastawieni. Bardzo w taki sposób nierozsądny kalkulują to, bo jeżeli ktoś kupi mięso do domu, to kupi kilogram mięsa. Ile z tego mięsa wyląduje na talerzu? No pewno wyląduje 60-70%, bo najpierw coś tam jakieś trzeba, coś jakieś ścięgno odciąć, coś tam skórę wyrzucić, potem jeszcze to się na patelni obkurczy i tak dalej. I jakby tak ostatecznie policzyć te koszty, jeszcze dodać czas, energię i tak dalej, to wiadomo co by się okazało. Dokładnie. I jeżeli jest danie gotowe, które praktycznie już po obróbce tej finalnej praktycznie nie straci nic na wadze, nie będzie żadnego odpadu, i przychodzą do mnie technologowie, mówią: "Szefie, mamy coś. Próbuję. No super dobre. Ile to ma kosztować? Tyle i tyle. No dodać do tego jeszcze to opakowanie, które musi być i tak dalej." Jezu, znowu będzie za drogie. I to tak na, na logikę to nie powinno być za drogie. I to jest może taki paradoks, że ten Szwed, Niemiec, y, Angol potrafi policzyć tą, y, ten koszt swojej pracy, koszt tych y, zaników wszystkich i tak dalej. I dlatego u nich ten segment bardzo dobrze już funkcjonuje. Natomiast y, my oczywiście z jednej strony mówimy, że my to sami lepiej zrobimy co w ślepych próbach na ogół tak nie wychodzi, że to, co sami zrobimy, to jest lepsze od tego, co ktoś przygotował. Druga rzecz, tam to musi być jakaś trucizna, a ja to wiem, że nie rodziny nie będę tru, truła. Yy, wydaje mi się, że w ciągu dziesięciu kolejnych lat to, co byłem przekonany już 20 lat temu, że konwiniens wejdą, to wreszcie może za 10 lat wejdą. Ale panie prezesie, ja tylko jedno zdanie. Tak sobie pomyślałem, że może właśnie paradoksalnie inflacja jest dobrym czasem do wprowadzenia nowości, bo ludzie i tak już są przyzwyczajeni do tego, że wszystko jest droższe, więc przełkną to droższy nowy produkt. Może Kto też wie? przeformułują trochę myślenie, no bo ono zmusza do krytycznego podejścia do tego portfela. Nazwijmy. Panie prezesie, ale bym też chciał kontynuować ten temat faktycznie i marki i tego, jak Państwo kreujecie, bo tak myślę, że można się pokusić o taką tezę, przynajmniej ja osobiście się o taką tezę y, pokuszę. Więc zacznę od tej marki. No, uważamy, że mimo wszystko tutaj pomimo tego, że Pan ileś swoich wątpliwości wyraził, że IndykPol jest jedną z najsilniejszych marek na rynku spożywczym w Polsce. Chociażby w zeszłym roku Superbrand 21 wyróżnienie. Na pewno nie trzeba się zastanawiać, co ta firma robi, prawda? Tak, ale to, to, to jeden wątek. Drugie też I myślę, gdzie robi? Tak, myślę, że też mamy świadomość, że jesteście, że wyznaczacie trendy, jesteście pewnego zajął tutaj właśnie tym tym, który kryujecie rynek drobiarski w Polsce. I chciałem spytać właśnie o te trendy, jakie pan zawora w najbliższym czasie. Trochę Pan o nich już wspomniał, no i które są najistotniejsze z punktu widzenia pana asortymentu. Oczywiście tutaj skupmy się na, na, na pana firmie i ten. I też trochę może jakby pan mógł skomentować no, te wyzwania związane z tym. Bo są też te, że ten rynek jest trochę nasycony właśnie, że tam brak tej przestrzeni na te pewnego rodzaju nowości produktowe, bo też żebyśmy nie mieli tych, tych tak. innowacji, bo one są bardzo często, jak pan też wspomniał, tak bardzo wąsko myślane przez innowację produktową, a de facto innowacje to po całym, całym łańcuchu. Więc to ja na tej innowacji takiej trochę produktowej i tego polskiego konsumenta. Chociaż tak jak pan powiedział, pan jak podając strukturę państwa sprzedaży, eksport versus rynek krajowy, to też ewentualnie jakby pan się z nami podzielił. Tymi trendami, bo one jednak mainstreamowo są te same, bym powiedział, jeśli chodzi o klienta europejskiego, ale tam są akcenty inaczej rozłożone, o tak bym powiedział. Tak się zastanawiam, czy pan chce, żebym ja to powiedział? Czy Sztylic wie, że Centrala wie, że Sztylic wie? Krótko mówiąc, produkty wegańskie, wegetariańskie i te, nazwijmy to hybrydowe, właśnie. Firma. Indykpol to jest firmą, w której staramy się robić to, co wierzymy. To ma swoje plusy i minusy. Natomiast my w Indykpolu naprawdę wierzymy w to, że mięso indycze jest dobrym, ważnym komponentem diety. Staramy się robić najlepsze produkty, odreagowując potrzeby klientów. Szanowni Państwo, musimy wszyscy pamiętać o tym, że. Dla nas kon, przedstawicielem konsumenta w relacjach z nami jest kupiec. I jeżeli pewne produkty, które konsument chciałby kupić, a nie może kupić ich, bo nie ma ich na półce, to uwierzcie mi, to nie jest wina producentów. To jest wina bądź klienta, który oszukuje się, że coś chce kupić. Bądź kupca, który mówi: Ja wiem lepiej, co mój, yy, czego szuka? Yy, co mój kon, klient, konsument, czego szuka. Bo to przy takiej ilości zakładów w Polsce, przy takiej w sumie, co by nie mówić, nadprodukcji żywności, jeżeli klient akceptuje rozsądną cenę związaną z produkcją danego produktu, i faktycznie jest gotów kupić ten produkt, to nie ma takiej siły, żeby nie, nie znalazł się producent, który jest gotów to wyprodukować. Bo często się spotykam ze znajomymi i mówią posłuchaj, no w waszym sklepie to są takie super produkty, dlaczego ty jesteś słabym handlowcem, prezesem, bo my ich w Warszawie na przykład nie możemy kupić. No budowanie teraz przez pol własnej sieci sprzedaży jest, byłoby Samobójstwem. no samobójstwem dokładnie i teraz wracając do tych trendów, czyli paradoksalnie wpływ na trendy mają kupcy, bo to oni decydują o tym, co jest na półce. Druga myśl jest taka, że my staramy się w tym wszystkim znaleźć taki konsensus pomiędzy tym, co my wierzymy, w co my wierzymy, a w tym, co Kupiec zaakceptuje i krótko mówiąc u nas zamówi. I oczywiście są pewne produkty, które jakbym mógł ja zadecydować, to by wyglądały lepiej. Natomiast jak kupiec mówi, że on jest gotów za ten produkt zapłacić X i nie chce zaakceptować tego, że ten produkt mógłby 5% droższy mieć lepsze cechy, no to ja to muszę uszanować. W związku z tym może to jest też taka przyczyna, że my mamy tak szerokie portfolio produktów od tych, w którym my się podpisujemy, a skończywszy na tych, które, które produkujemy, bo również bo na nie jest największy rynek zbytu. Były takie produkty, które były relatywnie drogie. I które wycofaliśmy z produkcji, bo taka firma jak my miała zamówienia z całej Polski na poziomie 2-3 ton miesięcznie, co dla nas jest no absurdalnie niską ilością, a ja je sprzedawałem po koszcie produkcji. Były drogie, bo były tak jak na przykład pierś na zimnowędzona. To się u nas nazywało Carpaccio z Indyka i był. No i oczywiście jak to wypadło z produkcji, bo w końcu przychodzili do mnie ludzie, mówią szefie, no ile to mam jeszcze robić, no ale to jest dobre, no ale i nie zarabiamy, jeszcze skala mała i tak dalej. Jak to wypadło z produkcji, to znowu znajomi mówią, no taki dobry produkt mieliście, teraz go nigdzie nie ma. Czyli o trendach decydują kupcy, my chcemy robić to, w co wierzymy i ja wierzę w to, że mięso indycze jest bardzo dobrym komponentem diety i skoro wierzę w to, że Mięso indycze jest dobrym komponentem diety, to dlaczego ja mam robić coś, w co nie wierzę, a ja nie wierzę w podróbki, w podróbki mięsa, które mają udawać, że są mięsem, a nie są mięsem? Bo jeżeli popatrzymy na większość tych produktów, które są wegetariańskie, wegańskie i tak dalej, to te same osoby, które 5 lat temu walczyło o to, że Etykieta w produktach mięsnych jest za długa, że powinna być krótka, że tam nie powinno być żadnych e, i tak dalej. Teraz akceptują produkty wegetariańskie, w których etykieta jest tak, tak długi, jest skład. Ja już tak z racji wieku to patrzę na to wszystko trochę z innej perspektywy niż młodzi ludzie. Kiedyś, jak chodziłem do szkoły, to Poniedziałki w szkole nie było mięsa, bo, bo nie było mięsa. W piątki się jadło rybę, bo się jadło rybę. E, w międzyczasie jeszcze jakiś był dzień, gdzie były naleśniki. Nikt nie nazywał tego dietą fleksytariańską. Mówił, jest normalna, zrównoważona dieta. No, tak było, panie redaktorze. Dzisiaj. Ja jem dietę fleksitariańską, jestem kimś lepszym i tak dalej. Kurczę, ludzie jedzą za dużo mięsa, powinni jeść mniej tego mięsa, jak najlepszej jakości. Natomiast y, y, odżywiajmy się zdrowo, natomiast to, wcale nie jest to związane z tym, że trzeba na siłę ideologicznie z czegoś rezygnować. A rolą indykpolu jest dostarczenie jak najlepszych produktów indyczych, tak, żeby ci, którzy chcą właśnie mieć tą zrównoważoną dietę, kupując nasze produkty, mieli pewność, że te produkty spełniają najwyższy standard. Jest taki cytat z Lenina, który zapamiętałem jeden. Lepiej mniej, ale lepiej. Nigdy nie myślałem, że to jest o branży mięsnej. Dokładnie. I w związku z tym, jeżeli zapytał pan o trendy, to... Połowa pewno tych ludzi, która tu będzie siedziała z mojej branży, będzie mówiono jest trend wegetariański, my się musimy w to wpasować itd. Tak Ale dalej. On wspomniał też chociażby krótszą, mniej a, a tak. zdrowiej, krótszą etykietę, i no to chociażby. Ale ja mówię o tym, w co ja wierzę. Nie będę teraz się przywdziewał jakichś tam obcych piórek. Albo wierzysz, że produkcja zwierzęca z poszanowaniem praw zwierząt, i tak dalej, jest dla Homo sapiens, dla nas yy, wartościowa, wartościowa. i robisz to najlepiej, jak to potrafisz, albo w to nie wierzysz, i nie rób tego. No ale zderzy się Pan z tym trendem. Mhm. E, mam tutaj dane, 7% Polaków w wieku 18, 29 to wegetarianie, 1% to weganie. Ci ludzie będą mieli dzieci, pewnie będą je wychowywać zgodnie ze swoimi przekonaniami, więc multiplikować również ich, ich, ich nastawienie. Z jednej strony mówimy o tym, że, czy eksperci mówią o tym, że Polacy mogliby jeść więcej mięsa, również drobiu. Z drugiej strony właśnie mamy... Już nie mówię w tej chwili o zamiennikach mięsa, ale mamy, mamy, mamy tę rzeczywistość, że tych wegetarian i wegan będzie przybywać. Co jest sposobem znalezienia się, znalezienia takiego punktu równowagi, żeby, żeby to nie było tak, że ta branża będzie się, pana będzie się zwijać. No, no może jakość właśnie, o której pan wspominał przed chwilą. Yy, tak, po pierwsze... Hmm. Ale tu jest cena z kolei. To prawda. Po pierwsze... Yy... Jakby nie wchodząc w dyskusje światopoglądowe, nie wchodząc w dyskusję również o świecie jako zbiorze różnych społeczności itd. Bo jeżeli byśmy mieli patrzeć na naszą planetę, to wszystkie badania wskazują, że będzie totalny brak mięsa przez najbliższe 10-15 lat. Na świecie, że ceny mięsa będą rosły, że konsumpcja mięsa, nie be, jeżeli nie będzie rosła, to nie będzie rosła tylko dlatego, że tego mięsa będzie brakowało, a nie dlatego, że nie będzie, że nie będzie popytu na nie. Więc jeżeli patrzymy na świat. To tam wszystkie badania są jednoznaczne. One mogą się wahać w dyskusji, czy będzie tyle brakowało, czy, czy więcej, czy mniej będzie brakowało. To jest konsensus. Tak. Pytanie, na ile Europa będzie reagowała na te potrzeby, a na ile Europa powie... My jesteśmy cnotliwą panną, niech inni robią tą produkcję, a my tu będziemy, y, będziemy w poprzek tym potrzebom świata żeglowali. Może tak być. Ja na no to szczerze mówiąc y, mam y, minimalny wpływ, pomimo tego, że jestem prezesem Krajowej Rady Drobiarskiej, że mamy swoje przedstawicielstwo w Brukseli jako organizacja. Y, to y, Ścieramy się z tak dużą propagandą, że, że zdaje tu sobie sprawę, że pewnych rzeczy nie przewalczymy. Więc, więc w tym momencie ja traktuję, że to pytanie dotyczy bardziej Unii Europejskiej, a nie świata. Bo świat popłynie swoją drogą, Unia Europejska przypuszczalnie popłynie swoją drogą. Czyli dorobimy ten aspekt bardzo mocno ideologiczny do, do sytuacji. Rynek mięsny na na, w Unii Europejskiej, to jest cały czas ocean, to jest gigantyczny rynek. I teraz to, co jest dla mnie logiczne, to że na tym wielkim rynku firma Indykpol, która jest średniej wielkości firmą w skali europejskiej, yy, na tym rynku, gdzie, gdzie jest tysiąc, a może i więcej firm, Mówię tu o całym rynku mięsnym, jeżeli będziemy robili dobry produkt zgodnie z racjonalnymi oczekiwaniami i zgodnie z jakimiś normalnymi, normalnym prawem, to jeżeli nawet ten rynek się będzie kurczył, a jest duże prawdopodobieństwo, że cały rynek mięsny się będzie kurczył. To, wolumenowo pan mówił. Tak, wolumenowo, bo zgadzam się, że, że sporo młodych ludzi będzie od mięsa odchodziło. Pytanie, czy czasowo, czy na dłuższą metę, bo dla mnie to też ma takie znamiona, ponieważ decyzje są podyktowane w dużym stopniu modą, a nie yy, a nieracjonalnymi przesłankami. I z, z kolei nie mamy w ogóle czasu dzisiaj na dyskusję, ale, ale jestem z, przekonany, że tak naprawdę aspekty medyczne, to jest tak, niewiele nie, nie osób faktycznie nie powinno jeść mięsa z powodów medycznych. A aspekty środowiskowe z kolei. Prawo unijne będzie wymagało coraz lepszego welferu. Ja tu jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby ten welfer zwierzętom na fermach poprawiać. Natomiast cała reszta to jest dla mnie propaganda. Więc w związku z tym my będąc takim liderem powinniśmy na długie dziesięciolecia jeszcze mieć miejsce dla siebie. I to jest, no i tu odpowiadając na Pana pytanie, to jest nasza strategia. Staraj się robić wszystko lepiej, z poszanowaniem zwierząt, z poszanowaniem bezpieczeństwa produktu. Staraj się to zrobić w rozsądnym koszcie. I biorąc pod uwagę, że jeszcze masz farta, że, że firma robi mięso indycze, które według mojego przekonania jest naprawdę bardzo dobrą alternatywą, respektującą pewne te badania związane z, ze śladem węglowym i tak dalej, alternatywą dla innych gatunków mięsa, to powinienem powiedzieć: rób najlepiej, jak potrafisz, to co robisz, i w tym momencie masz jeszcze długą przyszłość, przed, jest długa przyszłość przed polem. Trochę Pan ubiegł o nasze ostatnie pytanie, takie zamykające nasze spotkanie, to te najbliższe plany, plany na najbliższy okres i te perspektywy Indykpolu, jakby pan, co pan może się z nami, czym Pan może się z nami podzielić? No więc tak, z, 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 zdanie temu powiedziałem o tym, jaką, jak, 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 jaka jest, ta, nazwijmy to umownie strategia. Y, jaka jest wizja tego, co, co Indykpol powinien robić? I oczywiście na najbliższe lata chcemy, chcemy konsekwentnie to wdrażać. Czyli, z jednej strony, te wszystkie projekty energetyczne, z drugiej strony, bardzo dużo dzisiaj pracujemy na tym, żeby poprawić ten dobrostan zwierząt na fermach. Ja nie, nie chciałbym prowokować do takich reakcji, że zaraz dziesięciu zielonych będzie czatowało przy każdej fermie. Z nami współpracującą, żeby zrobić, żeby zrobić jedno zdjęcie wyrwane z kontekstu, i tak dalej. To, co ja mogę powiedzieć, to, że my jako firma staramy się wdrożyć najwyższe standardy, i przy masowej produkcji wierzymy w to, że jeżeli coś się dzieje nie tak w sensie dobrostanu zwierząt, to, to są to wyjątki, w, w które w, w, tak, w dużej skali po prostu człowiek nie jest nad wszystkim w stanie zapanować. Natomiast, y, natomiast intencjonalnie wszyscy nasi pracownicy byli przeszkoleni, jak postępować ze zwierzętami, że z, z, zwierzę zasługuje na respekt, na szacunek, że skoro, skoro wykorzystujemy to zwierzę, to, to, to powinniśmy to zrobić w sposób jak najbardziej humanitarny. Idąc dalej, co do bezpieczeństwa produktu, no tak jak wspomniałem wcześniej, to uważam, że tu już nie ma szarej strefy, tu, tu już w ogóle nie można iść na żadne kompromisy. Więc z tych rzeczy nie chcemy rezygnować. Natomiast te wszystkie nasze prace, projekty zmierzają do tego, żeby zaoferować jak najlepsze produkty, jakby respektując te tych kilka wyzwań, czyli wyzwanie pierwsze to jest być odpowiedzialnym w stosunku do środowiska, czyli zużywać jak najmniej energii, jak najbardziej zieloną energię, jak najbardziej optymalizować tą pracę żeby ten wpływ na CO2 był jak najmniejszy. Druga sprawa to jest, żeby to zwierzę było traktowane jak najlepiej, jak to jest możliwe. I, trzecia, i trzeci kierunek to jest, żeby produkty, które oferujemy, były jak najbardziej trafiające w potrzeby konsumenta przy akceptowalnym koszcie. I oczywiście te, te, te rzeczy, jak się pojawia słowo koszt, to to wszystko szalenie komplikuje, bo my byśmy mogli wszystko zrobić super hiper, tylko wtedy by tego nikt nie kupił. Więc tu cały czas szukamy kompromisu. Mam nadzieję, że ten kompromis nie będzie tak zwany zgniłym kompromisem. Pan Piotr Kulikowski, prezes zarządu i dyrektor generalny Polesa, Pięknie dziękujemy. Dziękujemy ja Państwu. To był program Gabinet Spożywczy. Rozmawiali Michał Siwek i Wojciech Szeląg, kłaniamy się nisko. Do zobaczenia.